Cześć Wam, nazywam się Ewa Ścibisz. Do Stowarzyszenia Visegrad Coetus Association dołączyłam dzięki radce, z którą pracowałam w Ambasadzie Republiki Słowackiej parę lat temu. Tam się poznałyśmy i radka stwierdziła, że fajnie by było, gdybym dołączyła do tego zacnego grona, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Ja ze Słowacją mam wspólnego tyle, że studiowałam język słowacki na Uniwersytecie Warszawskim. I jeśli zastanawiacie się na przykład wybierając slawistykę, czy po takich kierunkach można mieć pracę, to ja jestem na to żywym przykładem, że można i można już od czasu studiów z tym językiem sobie działać i jak się tylko chce, to pracę można znaleźć i ja właściwie od początku studiów po dzień dzisiejszy cały czas pracuję z językiem słowackim w różnych dziedzinach, w różnych branżach, także jest to naprawdę możliwe. Jeśli chcecie szerzej usłyszeć o moim doświadczeniu, to zachęcam do kontaktu i zachęcam oczywiście do naszego stowarzyszenia, do różnych inicjatyw, które się u nas dzieją, bo jest to fajna przygoda. Mamy wiele osób z różnymi językami, które podzielą się z Wami również swoim doświadczeniem. Także jeśli chcecie wiedzieć więcej o Grupie Wyszehradzkiej, to jest właściwe miejsce, gdzie o kulturze i o wszystkim, co dotyczy tej czwórki, możecie się dowiedzieć. Także zachęcam i tyle. Mam nadzieję do szybkiego zobaczenia.